ten bunt kasujemy i już nie powinno nam się nic więcej tutaj. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Dziś zajmiemy się skasowaniem błędu, który często, ach, w sumie chyba zawsze, nie często, pojawia się po aktualizacji map bądź softu. Zawsze tego nie pamiętam. Nie wiem, który błąd czego dotyczy, ale chyba soft, o ile dobrze kojarzę. Ale może równie dobrze i mapy, bo no naprawdę nie pamiętam. W każdym razie no jest to błąd dobrze znany. I dziś pokażę Wam, jak ten błąd skasować. Oczywiście ten błąd na nic nie wpływa, wszystko funkcjonuje poprawnie i nawet nigdzie tego błędu nie zobaczycie, tylko dopiero jak podepniemy komputer, on jest widoczny. Także teoretycznie w niczym to nie przeszkadza ten błąd i może on bez problemu w Waszym aucie być i auto będzie funkcjonowało bez problemu, jak i również wszystkie tutaj systemy multimedialne również. Ale no, niektórzy, tak jak na przykład ja, lubią mieć czyste auto. No i ten błąd pokazujący się w sumie tylko na komputerze chcę też skasować, a przy okazji pokazać Wam, jak to zrobić. Bo być może ktoś z Was również chce sobie to skasować, może również kogoś to denerwuje, także dziś zobaczycie, jak to zrobić. Oczywiście tutaj chodzi o błąd numer 03276, także już każdy chyba będzie wiedział, o co chodzi. No i zacznijmy od podpięcia komputera i uruchomienia programu VCDS. Błędy te pojawiają się w jednostce MMI, czyli interesuje nas sterownik 5F. No i tutaj wchodzimy w kody błędów. No i właśnie jest ten błąd, w sumie mam dwa, ale tutaj chodzi nam o ten 03276, sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania. Także tutaj ten błąd nas interesuje. No dobra, na razie nic z tym nie robimy i przechodzimy do adaptacji. Tutaj w adaptacjach musimy odczytać 15 kanał. Odczytaj. I interesuje nas tutaj ta zapisana wartość. W moim przypadku 22, 25, 1. Oczywiście Wy możecie mieć inną wartość, to nie ma żadnego znaczenia, ale interesuje nas ta wartość. Teraz tą wartość, która właśnie nam tutaj się pokazała w programie, musimy przeliczyć. Można znaleźć w sumie mnóstwo takich przeliczników, programów, kalkulatorów dokładnie w internecie, jak tą wartość przeliczyć. Ja oczywiście znalazłem na Audi Enthusiast taki kalkulator, przelicznik. No i z tej strony właśnie skorzystam. Oczywiście link Wam podeślę w opisie filmu, jak będziecie chcieli sobie też coś takiego zrobić. Także będziecie mieli do tego szybki dostęp. No i jak widzicie, a może nie widzicie dobrze, no tutaj, bo nagrywam telefon. W każdym razie tutaj mamy ten kalkulator na tej stronie, której Wam podeślę link. I w kalkulatorze wpisujemy swoją wartość tutaj z odczytu w VCDS-ie. W moim przypadku 2, 2, 2, 5 i 1. No i teraz możemy tutaj nacisnąć przycisk Calculate. I mamy nowy kod. W moim przypadku 47, 6, 1. No i teraz nową wartość wpisujemy tutaj poniżej, gdzie właśnie mamy napisane nowa wartość, czyli w moim przypadku było 47,6,1. No i oczywiście klikamy testuj i zapisz. Czy jesteś pewien? Tak. Gotowy powrót. Teraz możemy wejść do naszych błędów. I został już nam tylko jeden, 01043. Ten błąd kasujemy i już nie powinno nam się nic więcej tutaj wyświetlać. Także myślę, że chyba to by było wszystko. Taki krótki filmik, poradnik.
właśnie co do kasowania tego błędu. Tak jak wspomniałem na samym początku, no mówię, to nie jest jakaś istotna rzecz, która Wam będzie na pewno gdzieś tam przeszkadzała, czy coś w tym stylu. To jest tylko tak bardziej dla takich ludzi jak ja, którzy nie lubią mieć coś, powiedzmy, nie tak z samochodem, aczkolwiek, no mówię, tego nigdzie nie widać, ani nie słychać, także to żadnego problemu z tym nie ma. No ale dobra, no mówię, może ktoś z Was będzie potrzebował, także już będziecie wiedzieć, jak to zrobić. No dobra, no to chyba tyle w tym filmie. Nie będziemy bezsensownie przedłużać, bo nie ma sensu. Ja tylko chciałem powiedzieć, że zapraszam Was na mój kanał, oczywiście, żebyście tam sobie też zerkali, bo macie tam dużo więcej różnych poradników, filmów, instrukcji. Także zachęcam Was do oglądania. Jeśli Wam się te filmy podobają, zostawiajcie jakieś łapki w górę, komentujcie też. No a przede wszystkim, no, subskrybujcie mój kanał. A ja tym optymistycznym akcentem się z Wami żegnam. Także do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie, a to już za tydzień, w sobotę o godzinie 12. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!